Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na szkoleniu z literatury indyjskiej realizowanym przez Bibliotekę Publiczną Grodzisk Mazowiecki w ramach projektu Zorientowani finansowanym na szkoleniu kultury i z literatury indyjskiej realizowanym przez Bibliotekę Publiczną Grodzisk Mazowiecki nasze spotkanie w ramach projektu Zorientowani zasady finansowanym na szkoleniu kultury i z literatury indyjskiej realizowanym przez Bibliotekę Publiczną Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i zajmuje się najogólniej mówiąc dziedzictwem kulturowym Azji Południowej. Dzisiaj opowiem Państwu o przedmiocie moich wieloletnich badań i zainteresowań, zarówno naukowych, jak i hobbystycznych, to znaczy o literaturze indyjskiej, a w szczególności o polskich przekładach dzieł należących do tej literatury. Zanim przejdę do części merytorycznej naszego spotkania, wszystkich Państwa, którzy nas oglądają, zapraszam do zadawania pytań. Przez całe spotkanie obok okienka z wideo znajduje się okno czatu, gdzie mogą Państwo dyskutować, a także zadawać pytania. Przynajmniej na kilka z nich, jeśli czas pozwoli, to na więcej. Jeśli będziemy mieć mniej czasu, to na mniej. Postaram się po zakończeniu tej części merytorycznej odpowiedzieć. Ponadto mam również przyjemność Państwa poinformować, że na zakończenie dzisiejszego szkolenia zostanie zadane jedno pytanie konkursowe, ja je Państwu zadam. Zachęcam Państwa serdecznie do wzięcia udziału w konkursie, gdyż jako nagrody na dwoje zwycięzców, którzy jako pierwsi udzielą poprawnej odpowiedzi, czekają książki ufundowane przez patrona dzisiejszego spotkania Ambasady Indii w Warszawie. Obydwie książki opatrzone zostały dodatkowo jeszcze podpisem Jego Ekscelencji Pana Ambasadora Indii. Na marginesie dodam, że odpowiedź na pytanie konkursowe będzie ukryta pośród informacji przekazanych Państwu podczas dzisiejszego szkolenia. Ona być może nie pojawi się tak zupełnie wprost, ale z całą pewnością informacja wystarczająca, aby na pytanie odpowiedzieć w treści szkolenia się znajdzie. Po tych praktycznych informacjach przejdźmy teraz do części merytorycznej, która składać się będzie z dwóch zasadniczych segmentów. Niesymetrycznych. Pierwszy nieco mniej obszerny, drugi nieco bardziej obszerny. Zacznę od krótkiej charakterystyki zjawiska kulturowego, jakim jest literatura indyjska, zjawiska niezwykle złożonego i skomplikowanego, więc przedstawienie go w bardzo takim zarysowym skrócie będzie oczywiście z pewnością niepełne i wymagające szerszych studiów od osób zainteresowanych głębszym poznaniem tematu. W części drugiej natomiast będziemy rozmawiać o kilkunastu polskich przekładach indyjskich dzieł literackich. Przekładach, które wybrałam na potrzeby dzisiejszego spotkania i od razu z pełną odpowiedzialnością zaznaczam, że wybór tych przekładów jest absolutnie subiektywny. W związku z tym nie ma on na celu zaprezentowania Państwu przekrojowego przeglądu wszystkich tłumaczeń, jakie się z języków indyjskich na język polski ukazały, ale postanowiłam się skupić raczej na tych przekładach, które uważam za szczególnie warte uwagi polskich czytelników. A zatem przechodzę teraz do ogólnego zarysu literatury indyjskiej. I najogólniej mówiąc, trzeba powiedzieć, że literatura ta obejmuje dzieła literackie, które tworzone były w okresie od około XV wieku przed naszą erą do współczesności, do dzisiaj. Dzieła te powstawały i wciąż powstają w wielu językach. Możemy zatem mówić o fenomenie absolutnie wyjątkowym na skalę światową.
w istocie zjawisko, o którym mówimy, czy literatura indyjska, dałaby się w pewnym sensie porównać do innego konstruktu, niezbyt precyzyjnie określanego nazwą literatura europejska. Da, wiemy zatem, że mamy do czynienia z wielojęzykowym systemem tradycji literackich ujętych pod wspólną nazwą, tak jak w przypadku literatury europejskiej będą to literatury poszczególnych języków europejskich, tak w przypadku literatury indyjskiej mamy do czynienia z tradycjami literackimi powstającymi w poszczególnych językach, tych językach subkontynentu indyjskiego, które tradycję literacką posiadają, a jest ich bardzo wiele. Relacje pomiędzy tymi językami indyjskimi są dość skomplikowane i komplikują się one nie tylko ze względu na cechy charakterystyczne czy genetyczne poszczególnych języków, ale zależą także od związków historycznych pomiędzy obszarami geograficznymi, na których się danym językiem mówi. Zależą też niestety w pewnym stopniu od polityki administracyjnej państwa, która jest stosowana wobec danego obszaru i to dodatkowo jeszcze komplikuje te relacje. Żeby Państwu dać taki choćby mizerny obraz indyjskiej rzeczywistości językowej, trzeba powiedzieć, że Konstytucja Niepodległych Indii obecnie nadaje 22 językom status języków stanowych, 23 uznanym przez konstytucję językiem jest język angielski, który jako jedyny wciąż posiada status języka ogólnoindyjskiego i w nim na przykład odbywa się, można powiedzieć, w całości korespondencja, szczególnie na wyższych szczeblach administracji państwowej. A zatem, skoro mówimy o literaturze indyjskiej, mówimy o tradycjach literackich, języków poszczególnych, z których można powiedzieć, że tworzy się pewnego rodzaju wspólny fenomen kulturowy i estetyczny. Pośród tych języków wymienię kilka najważniejszych, ażeby Państwu choćby trochę pozwolić poznać brzmienie tych nazw. Są to języki południa indyjskiego, takie jak tamilski, oriya czy malayalam, no i stanów centralnych i północnych, hindi, bengalski, pendżabski, urdu, a także marathi czy na przykład kaszmirski, prawda, w części już bliskiej Himalajom. To tylko część, nie wymieniam wszystkich, gdyż sytuacja językowa Indii nie do końca jest przedmiotem naszego dzisiejszego spotkania. Te tradycje literackie poszczególnych języków, tak zwanych nowoindyjskich, są względem siebie, można powiedzieć, hierarchicznie uporządkowane, a ta hierarchia, która wytworzyła się w ramach poszczególnych tradycji pod względem ich literackiej spuścizny i jej tak zwanej wielkości, ustaliła się w sposób naturalny, niezależnie od kwestii politycznych, przy ogólnej zgodzie indyjskiego świata literackiego, tak to najogólniej nazwijmy. Współczesna literatura indyjska wywodzi się i pozostaje w dalszym ciągu w bliskim związku z sanskrytem i literaturą tworzoną w tym języku. Zarówno pożyczki leksykalne, jak i pożyczki estetyczne są w dalszym ciągu często widoczne, a style literackie, które były stosowane przez twórców sanskryckich, nadal cieszą się w świecie literackim Indii uznaniem. Zatem literatura sanskrycka uważana jest do tej pory za modelową, zarówno pod względem formalnym, jak i treściowym. Z tego też powodu właśnie dziełom, które zostały z sanskrytu przełożone na język polski, poświęcona będzie duża część drugiej części naszego dzisiejszego spotkania.
Literaturę nowożytną, powstającą w różnych językach, cechuje niezależnie od różnic wynikających z uwarunkowań, o których mówiłam wcześniej, pewnego rodzaju jedność, ponieważ one posiadają elementy zarówno morfologiczne, jak i typologiczne, które tę jedność podkreślają. Wśród ważnych cech wymienić można przede wszystkim stadia rozwoju, które są właściwe poszczególnym tradycjom literackim w indyjskich językach. Te tradycje rozwijały się od dzieł religijnych o tematyce związanej z kultem, poprzez przykłady dzieł sanskryckich, klasycznych dzieł sanskryckich. Zwykle to jest tak, że w poszczególnych tradycjach literackich akurat te same dzieła tłumaczono na poszczególne języki nowożytne. Później następuje w miarę symetrycznie we wszystkich tradycjach okres filozoficzno-religijnego, mistycznego nurtu bhakti, a po tym okresie następują zmiany gatunkowe, które wiążą się z wpływami europejskimi. Jesteśmy teraz mniej więcej pod koniec XIX wieku, w drugiej połowie XIX wieku u jej schyłku, bo wówczas w językach indyjskich pojawiają się gatunki literackie, które pojawiły się tam dzięki zachodnim wpływom, a gatunki te to na przykład powieść czy opowiadanie. Później następuje okres już taki, powiedzmy, naszej współczesności, gdzieś około połowy XX wieku zaczynają się pojawiać nurty nowoczesne. One zwykle w nazwie mają prefiks oznaczający nowa czy nowe, czy też nowy. Między innymi właśnie mamy do czynienia z nową powieścią, nowym opowiadaniem czy nową poezją. Oprócz tych stadiów rozwoju, które są podobne w rozmaitych tradycjach literackich, w całej literaturze indyjskiej przewijają się również wspólne elementy cywilizacyjne. Mamy podobne obrazy, podobne motywy, podobne formy znane z mitologii czy epiki. Formy i koncepcje artystyczne również są podobne. We wszystkich też dostrzegalna jest diachroniczna inspiracja ideami religijno-filozoficznymi. Należy też zapamiętać, że w każdym z tych języków poezja jest lepiej rozwinięta niż proza. No, późne wpływy europejskie tutaj powinny też sugerować taki właśnie stan rzeczy. Warto też wiedzieć, że takim wyjątkowym zjawiskiem na tle poszczególnych literatur tak zwanych nowoindyjskich jest literatura języka tamilskiego, która rozwijała się w znacznym stopniu niezależnie od wpływów sanskryckich i de facto była od swoich początków świecka, co w kontekście tradycji literackiej subkontynentu indyjskiego jest zjawiskiem absolutnie. Po odzyskaniu niepodległości przez Indie w roku 1947, po zakończeniu okresu kolonialnego oraz po podziale subkontynentu indyjskiego na Republikę Indii i Islamską Republikę Pakistanu, w Indiach rozpoczęto pracę nad historią spójnej i jednej literatury indyjskiej. Był to duży plan polityczny pierwszego premiera niepodległych Indii, Jawaharlala Nehru, mający na celu udowodnienie indyjskiej jedności, zarówno kulturowej, jak i narodowej. Łączyło się to z wypracowywaniem idei jednego narodu indyjskiego, która to idea pojawiła się w tamtej części świata stosunkowo późno. Niemniej jednak też i ten skomplikowany problem pozostaje na marginesie naszego tematu. Chciałabym tylko wspomnieć o tym, że niezależnie od czynników politycznych, które zdecydowanie mają bardzo silny wpływ na taki, a nie inny opis literatury indyjskiej, który pojawia się w piśmiennictwie specjalistycznym indyjskim, trzeba pamiętać, że kilka wielkich indyjskich tradycji
tradycji literackich, niezależnie od polityki i wpływów zewnętrznych, niezaprzeczalnie wskazuje na ciągłość i ponadregionalność, a także transkulturowość, można tak powiedzieć, opisywanego zjawiska. To tyle tytułem przekrojowego i bardzo skrótowego z konieczności ukazania złożoności zjawiska, o jakim dzisiaj rozmawiamy. Przejdę teraz do drugiej części szkolenia, do części poświęconej polskim przykładom literatury indyjskiej. Zacznę oczywiście od najstarszych zabytków piśmienniczych Indii, to jest od przekładów Ved oraz innych tekstów, również z kategorii, czy nurtu, czy okresu literatury tak zwanej wedyjskiej, czyli Upaniszad. Teksty, o których teraz mówię, powstawały na ogromnej przestrzeni czasu, ramy są bardzo trudne do precyzyjnego ustalenia. Mówi się zatem o okresie od XV wieku przed naszą erą do około V wieku naszej ery. Więc tak jak Państwo widzą, precyzyjne dookreślenie epoki wymyka się absolutnie ludzkiej kontroli. Wedy, teksty najstarsze, których tytuły z pewnością Państwo słyszeli, Rigveda, Samaveda, Jajurveda czy Atharvaveda, stanowią kanon literatury religijnej i zaliczane są do tak zwanych tekstów śruti. Śruti oznacza dokładnie to, co usłyszane, a zatem teksty te nie mają de facto w tradycyjnym rozumieniu ludzkich autorów. Są to teksty święte, które zostały tym, którzy je spisali, objawione. Pośród tych tekstów wedyjskich teksty Rigwedy, hymny Rigwedy w języku polskim są stosunkowo licznie reprezentowane w przekładach. Niemniej jednak te liczne reprezentacje pojawiają się w postaci pojedynczych hymnów, które znajdują się w rozmaitych wyborach czy antologiach. I tak jak powiedziałam, przede wszystkim hymny te pochodzą z Rigwedy. Zresztą te pojedyncze przekłady też nie wszystkie dokonane zostały z oryginału. W związku z tym chciałabym Państwu troszeczkę opowiedzieć tylko o tych przekładach, które powstały bezpośrednio z oryginału i zwrócić Państwa uwagę na pierwszy w formie książkowej opublikowany przekład wybranych hymnów Rigwedy, którego autorem jest Franciszek Michalski. Strona tytułowa tej książki pojawi się za chwilę po mojej lewej stronie. I teraz wiem, że już Państwo tę kartę tytułową widzą, wobec tego zachęcam Państwa serdecznie do sięgnięcia do tej pozycji. Ona jest dostępna w polskich bibliotekach, być może będzie też wkrótce dostępna w otwartym dostępie jako dokument elektroniczny. Zachęcam Państwa do niej dlatego, że urzekające urodą języka przekłady tłumacz poprzedził obszernym wstępem, który doskonale czytelnikowi objaśnia obszar nieznanej kultury, w której te hymny wedyjskie właśnie powstały. Dzieło rozpoczęte przez Franciszka Michalskiego, a polegające na publikowaniu tekstów wedyjskich jako osobnych wydań, doczekało się również współczesnych kontynuatorów. W mojej opinii na szczególną uwagę zasługują wybory hymnów z Rigwedy oraz, co w polskiej tradycji absolutnie wyjątkowe, także z Atharvavedy. Te dwa wybory, o których mówię, powstały w przekładzie dwojga tłumaczy, Haliny Marlewicz i Cezarego Galewicza. Strony tytułowe obu książek powinny pojawić się znów po mojej lewej stronie na ekranie.
Poza tymi dwiema pozycjami, absolutnie wyjątkowymi, zachęcam Państwa również do zapoznania się z innymi dwiema książkami, z wyborami hymnów, tym razem tylko z Rigwedy, w przekładzie Joanny Jurewicz. Te dwie książki zostały wydane nakładem Warszawskiej Oficyny Wydawniczej Elipsa i znowu strony tytułowe mogą Państwo zobaczyć na ekranie. Żeby dać Państwu choćby maleńką próbę poetyckiej urody tekstów wedyjskich, przeczytam krótkie zaklęcie miłosne z Atharvavedy, skoro już mówimy o tym, że tak wyjątkowe jest to wydawnictwo, gdyż rzeczywiście z sanskrytu czy z oryginalnego tak zwanego języka wedyjskiego nikt, o ile wiem, w Polsce Atharvavedy nie tłumaczył, a w każdym razie na pewno nie wydał wyborów w postaci osobnej publikacji. Właśnie dlatego chciałabym z tego wyboru przekładów przeczytać Państwu jeden tekst. Zaklęcie miłosne, które przeczytam, zostało przełożone przez Halinę Marlewicz. Jak liana drzewo objęła, tak ty mnie obejmij, abyś mnie kochała, abyś nie odeszła. Jak orzeł, który przy wzlocie w ziemię skrzydłem bije, tak ja w ciebie myślą swą uderzam, abyś mnie kochała, abyś nie odeszła. Jak słońce w okamgnieniu ziemi i niebo okrąża, tak myśl o mnie, niech się w tobie z nagła pojawia, abyś mnie kochała, abyś nie odeszła. Bardzo mi przykro, że nie mogę ze względu ograniczeń czasowych przeczytać Państwu większej ilości tekstów, ale mam nadzieję, że ten jeden wystarczająco Państwa zachęcił do dalszej własnej lektury. Podobnie jak w przypadku przekładu Michalskiego, o którym mówiłam przed chwileczką, również i w tych najnowszych publikacjach hymnów rygwedyjskich i atharvavedyjskich polecam Państwa szczególnej uwadze wstępy tłumaczy. Te wstępy wprowadzają czytelnika w mistyczne i magiczne, ale często bez komentarzy objaśniających mało zrozumiały świat wedyjskich bogów i obrzędów. A często przy tym wstępy te mają formę pięknie po polsku napisanych, poetyckich wręcz przewodników. Pośród najstarszych dzieł literackich Indii na język polski tłumaczono także Upaniszady. To jest też dość wyjątkowe, trzeba przyznać. Czyli Upaniszady, czyli teksty, które powstawały zarówno wierszem, jak i prozą, a które są najstarszym zbiorem potwierdzającym fakt, iż Indusi filozofowali, gdyż są to pisma filozoficzne, które zawierają rozważania dotyczące podstawowych tematów przez filozofów podejmowanych. 13 najstarszych, tak zwanych kanonicznych czy podstawowych Upaniszad, prawdopodobnie z okresu około 8-7 wieku przed naszą erą, możemy po polsku czytać z przyjemnością dzięki absolutnie benedyktyńskiej pracy, jaką wykonała tłumaczka tych dzieł Marta Kudelska. Strona tytułowa pierwszego wydania tego przekładu znów za moment pojawi się na ekranie. I przechodzimy wobec tego dalej na kolejnym etapie rozwoju staroindyjskiej literatury między mniej więcej rokiem 400 przed naszą erą a 1000 naszej ery. Powstawały dzieła należące do epiki. Ten okres literacki ze względu być może na obszerność epickich dzieł staroindyjskich jest stosunkowo najsłabiej reprezentowany pośród polskich przekładów. A jest to nurt literatury w Indiach niezwykle ważny, gdyż to właśnie wówczas powstały dwa wielkie eposy, Mahabharata i Ramayana.
Mamy oczywiście polskie przekłady fragmentów obu dzieł, które się znajdują w rozmaitych antologiach, wyborach i kompendiach literatury światowej, azjatyckiej czy tak zwanej orientalnej bądź wschodniej. Przekłady na przykład autorstwa Antoniego Langego. Jednak one dają tylko niewielką próbkę zawartości treściowej oryginałów. Całość tych utworów znamy raczej z opracowań i streszczeń niż z przekładów. Wyjątek stanowi tutaj stosunkowo często przekładana na język polski Bhagavad Gita, będąca częścią Mahabharaty. Bhagavad Gita, czyli jak to dopowiedział sam tłumacz w tytule, Pieśń o Bogu, przełożył na język polski jako pierwszy Stanisław Franciszek Machalski w 1910 roku. A współcześnie warto wiedzieć o tym, że są przekłady bezpośrednio z sanskryckiego oryginału. Jeden wykonany przez Joannę Zachsę, opublikowany w 1988 roku w serii Biblioteki Narodowej, więc z opracowaniem. I inny, który wydała znana już Państwu z przekładów Upaniszad Marta Kudelska. Ten drugi przekład ukazał się w roku 1995. A skoro już wspomniałam o tym, że mamy w języku polskim dostępne wybory i wyjątki ze złotego wieku literatury indyjskiej, należy niewątpliwie w tym momencie wspomnieć o dwóch przekładach autorstwa Heleny Wilman-Grabowskiej, pierwszej polskiej indianistki, kobiety, badaczki Indii na poziomie akademickim, a jednocześnie, to na marginesie, pierwszej kobiety, która na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie uzyskała tytuł profesora i kierowała samodzielną katedrą. Jeśli chodzi o przekłady, mam tutaj na myśli dwie książki. Jedna nosi tytuł 25 opowieści wampira i zawiera pudełkowo skonstruowany, tak jak chociażby Decameron Boccaccia, cykl przypowieści o mądrości, jaka powinna cechować dobrego władcę. I druga książka to wybór tematyczny, można tak powiedzieć, w skrócie opowieści ze zbioru pod tytułem Kathasari Cagara, Ocean baśni, jak tłumaczy to autorka przekładu, autorstwa Soma Devy. Ten wybór profesor Wilman-Grabowska opublikowała pod wiele mówiącym, bardzo znaczącym tytułem o cnocie i niecnocie niewieściej. Na ekranie widzą Państwo okładkę 25 opowieści wampira, a także stronę tytułową opowieści z oceanu baśni Soma Devy. Kolejnym gatunkiem należącym do literatury sanskryckiej złotego wieku, reprezentowanym w polskich przekładach, jest dramat. Jest on dość obszernie, można powiedzieć, reprezentowany. Najwięcej dokonano tłumaczeń dramatu o losach pięknej półniebianki o imieniu Shakuntala. Autorem tego dramatu jest słynny Kalidasa, do dziś uważany za najwybitniejszego spośród indyjskich autorów. Na ekranie zobaczą Państwo za chwilę okładkę wydania tego dramatu w przekładzie z sanskryckiego oryginału, jak twierdzi sam tłumacz, dokonanym przez Stanisława Szajera. Przekład ten pochodzi z 1923 roku. Oprócz wydań drukowanych, utwór ten zwrócił w Polsce uwagę między innymi Jerzego Grotowskiego, który dokonał jego adaptacji scenicznej. A skoro już o adaptacjach scenicznych mowa, to warto wspomnieć o jeszcze jednym sanskryckim dramacie, którego przekładu właśnie dla potrzeb teatru, jednego z krakowskich teatrów notabene, dokonał Tadeusz Pobożniak.
Mam tutaj na myśli napisany przez autora o imieniu Siódraka utwór pod tytułem Gliniany wózeczek, wystawiony w Polsce pod tytułem Vasanta Sena. Vasanta Sena to imię głównej bohaterki owego sanskryckiego dramatu. Pozostając w tematyce indyjskich dramatów, chciałabym też zaproponować Państwu zapoznanie się z najnowszym polskim dziełem poświęconym tej tematyce. W 2017 roku Maria Krzysztof Byrski opublikował w Bibliotece Narodowej monumentalne opracowanie zawierające przekłady 13 dramatów Bahasy, a także najnowszy polski przekład wspomnianego już dramatu Kalidasy. Tym razem przekład ten wybitny znawca indyjskiego dramatu opublikował pod tytułem Rozpoznanie Shakuntalowica, czyli punkt ciężkości w tytule przeniesiony został z kobiety Shakuntali na jej syna, prawda, zrodzonego z niej Shakuntalowica. Okładka tej publikacji również powinna pojawić się na ekranie za moment. Mówiąc o przykładach autorstwa Marii Krzysztofa Byrskiego, niewątpliwie ewenementalnym zjawiskiem translatorskim na skalę światową, i absolutnie nie boję się użyć tutaj określenia ewenement, i na skalę światową, nie tylko polską, są piękną poetycką polszczyzną przełożone dwa staroindyjskie dzieła naukowe. Znana powszechnie choćby tylko z tytułu Państwu Kama Sutra oraz znacznie mniej znany, jak przypuszczam, antyczny kodeks praw Manusmriti, czyli jak chciał tłumacz, traktat o zacności. Kartę tytułową wydania zawierającego oba te dzieła mogą Państwo zobaczyć za chwilę na ekranie. Zbliżając się powoli w kierunku nowoindyjskich tradycji literackich, wspomnę tylko jeszcze jeden z nieco późniejszych tekstów sanskryckich, dzieło XII-wiecznego poety o imieniu Jayadeva. Dzieło to nosi tytuł Pieśń o Krisznie Pasterzu. Po polsku można ten tekst przeczytać w tłumaczeniu Barbary Grabowskiej i Andrzeja Ługowskiego, opublikowanym w 1996 roku w serii wydawniczej Literatury Orientalne oficyny wydawniczej Dialog. I teraz przechodzę do tak zwanych tradycji nowoindyjskich w literaturze Indii. Na początek chciałabym polecić Państwu zainteresowanym tą literaturą lekturę pewnego bardzo ciekawego, współcześnie mówiąc, projektu translatorskiego i wydawniczego, jakiego podjęła się w połowie XX wieku Polka, która jako swoje miejsce, no, można powiedzieć, przeznaczenia wybrała Indię. A w tych Indiach współpracowała między innymi nie z kim innym, ale z samym Mahatmą Gandhim. Ten projekt wydawniczy jest o tyle ciekawy, że jest on jednoosobowy. Wanda Dynowska, o której mówię, rozpoczęła wydawanie wielotomowej antologii indyjskiej, której poszczególne tomy zawierają wybory tekstów z poszczególnych tradycji literackich, wchodzących w skład ogólnego konstruktu, o jakim dzisiaj rozmawiamy.
Po mojej lewej stronie będą Państwo mogli wkrótce zobaczyć okładkę trzeciego tomu tej antologii. Akurat tom trzeci poświęcony jest tradycji jednego z najczęściej używanych, można tak powiedzieć, mających największą liczbę użytkowników języka indyjskiego, czyli języka hindi. W tomie tym zawarte są zarówno legendarne opowieści o autorach piszących w języku hindi w epoce mistycznego nurtu bhakti, w tym między innymi przykłady utworów Kabira, którego teksty, jak być może Państwo wiedzą, zainspirowały samego Czesława Miłosza, w którego niezwykle pięknej i trafnej również adaptacji można je podziwiać w tomie Hymn o Perle. Miłosz nie znał oczywiście języka oryginału, ale widocznie jakiś rodzaj estetycznej jedności łączącej poetów spowodował doskonałe, w mojej opinii, odczytanie intencji Kabira oraz przetworzenie tej intencji na piękną, miłoszową polszczyznę. Pośród dzieł napisanych w języku hindi w polskich przekładach dominuje poezja, jednak nie tylko poezję tłumaczono. Dla tych, którzy wolą prozę, interesującą lekturą może okazać się wybór opowiadań wybitnego czy najwybitniejszego indyjskiego prozaika piszącego w języku hindi, a noszącego pseudonim literacki Premchand. Tomik ten wydany został pod tytułem Pańska studnia, a karta tytułowa książki powinna za moment ukazać się na ekranie, tak jak Państwo być może widzą. Książka ukazała się stosunkowo dawno temu, na początku lat 70. ubiegłego wieku. Językiem indyjskim, z którego na język polski tłumaczono obok języka hindi, jest także język bengalski. Właściwie to pierwsze tłumaczenia pojawiły się właśnie literatury powstającej w tym języku, niekoniecznie z języka bengalskiego dokonane, gdyż początki zainteresowania tradycją literacką tego języka były naturalną konsekwencją otrzymania w 1913 roku literackiej Nagrody Nobla przez indyjskiego poetę Rabindranatha Thakura, znanego u nas raczej jako Rabindranath Tagore. Jego noblowski zbiór wierszy, Gitanjali, jako pierwszy przełożył na język polski Jan Kasprowicz. W 1917 roku opublikował tom pod tytułem Pieśni ofiarne. Jednak podobnie jak w przypadku kabirowych tekstów w adaptacji Miłosza, i tu mamy do czynienia raczej z piękną adaptacją właśnie dokonaną za pośrednictwem trzeciego języka, a nie z przekładem bezpośrednio z oryginału. Nieco późniejsze przekłady wierszy noblisty indyjskiego powstały spod ręki Stanisława Szajera oraz Elżbiety Walter, która to notabene jest autorką bardzo interesujących przekładów współczesnej prozy bengalskiej również, takich pozycji jak choćby Podróże profesora Sianku, powieści autorstwa Satyajita Raya, czy powieści, której strona tytułowa ukaże się za moment na ekranie, Pieśń z drogi Bibhuti Bhushana Banerjiego. Oprócz tłumaczeń z języka bengalskiego mamy także w języku polskim dostępne przekłady z Pandżabi, z języka pendżabskiego. Przekładów tych dokonał Zbigniew Ryszelewski. Wydaje się, że niesprawiedliwie zapomniany tłumacz, którego dość wczesna śmierć
pozbawiła możliwości dokonania być może ogromnych epokowych dzieł, mamy dzięki łaskawości losu tylko niewielkie próbki jego talentu przekładowego, ale i one same świadczą o niezwykłym formacie tego tłumacza. Z języka pendżabskiego wydane w maleńkim nakładzie kilkuset egzemplarzy Reszelewski przełożył tomiki Gurdewa Singha, tomik pod tytułem Agonia i Amrity Pritam, tomik pod tytułem Pomiędzy głębokim brzegiem rytmu serca, wybór wierszy. Są to wydania bibliofilskie, niszowe, ale wydaje się, że niewątpliwie niezwykle ważne na polskim rynku, jeśli można tak powiedzieć, przekładów z literatury indyjskiej. Dziełem mogącym Państwa zainteresować w kontekście tekstów pochodzących z języka pendżabskiego może być również wyjątkowa w swoim rodzaju czterojęzyczna chrestomatia pendżabska. Mówię o tym tekście jako o ciekawostce wydawniczej. Została chrestomatia opracowana i wydana przez Annę Sieklucką i Juliusza Parnowskiego i znajdziemy w niej przykłady opowiadań pendżabskich nie tylko na język polski, ale także na języki hindi i urdu, stąd czterojęzyczna chrestomatia. Strona tytułowa tego jakże nietypowego, mam nadzieję, że Państwo się ze mną zgodzą w tej sprawie wydawnictwa, będzie widoczna za moment na ekranie. Proszę Państwa, na zakończenie mojej prezentacji, jak każda przysłowiowa sroczka, wspomnę o projekcie, który liczy sobie kilka dotychczas opublikowanych książek. Są to rezultaty działalności przekładowej prowadzonej najogólniej mówiąc w Krakowie przez tłumaczy zaangażowanych w powstanie serii wydawniczej Literatura indyjska, wydawanej przez krakowską oficynę wydawniczą Księgarnia Akademicka. Dotychczas w serii ukazało się 6 książek będących przekładami zarówno z poezji, jak i prozy z 3 jak na razie języków: sanskrytu, hindi oraz urdu. Z sanskrytu Halina Marlewicz przetłumaczyła 50 erotyków, wierszy, które są w zasadzie wyznaniami skazanego na śmierć za kradzież dość abstrakcyjnej wartości, jaką jest miłość. Autorstwo tych tekstów przypisuje się poecie o imieniu Bilhana. Okładka tego tomu za moment powinna pojawić się na ekranach Państwa. Tłumaczenia z języka hindi natomiast obejmują wiersze współczesnego poety Ashoka Vajpayee, zebrane w tomiku Gramatyka wyobraźni, a także wiersze i opowiadania Kunwara Narayana, zebrane w wieloautorskiej antologii pod tytułem Przez słowa. I znów okładki obu tomów powinni Państwo za moment zobaczyć na swoich ekranach. Obok tych tekstów poetyckich czy wieloautorskiej antologii zawierającej i poezję, i prozę, w serii ukazały się także 2 książki typowo prozatorskie, o ile można sobie pozwolić na takie uogólnienie. Pierwsza z nich to, znowu w uproszczeniu mówiąc, mikropowieść pod tytułem Błękit. Powieść napisana przez Teji Grover, a przełożona z języka hindi na język polski przez Kamilę Junik-Łuniewską.
A druga pozycja to Umrao Gian Ada, pamiętnik kurtyzany, napisany w oryginale w języku urdu przez Hadiego Rusta, a przetłumaczony na polski z języka urdu przez Agnieszkę Kuczkiewicz-Fraś. I znów okładka jednej i drugiej powieści pojawić się powinna na Państwa ekranach. Ostatnim dziełem, jakie ukazało się dotychczas w omawianej w tym momencie przeze mnie serii, jest Miodosytnia. Oryginalny tytuł w języku hindi brzmi Madhusiala, mniej więcej podobna zbitka spółgłoskowa jak polska miodosytnia, więc tutaj tłumaczki miały dosyć taką komfortową sytuację. Jeśli chodzi o tłumaczenie tytułu, jest to wybór wieloautorski wierszy Harivansh Rai Bachchana. Nazwisko Bachchan być może jest Państwu znane, gdyż Harivansh Rai Bachchan był ojcem wspaniałego aktora bollywoodzkiego Amitabha Bachchana. Cały tomik Madhusiala jest utrzymany w tonie nieco przypominającym wiersze Kazimierza Wierzyńskiego, tak zwane wiersze winne, prawda, sławiące wino, wiosnę i śpiew. Na zakończenie i także jako zaproszenie Państwa do indyjskiej poezji i do indyjskiej literatury w ogóle, pozwolę sobie przeczytać jeden z tekstów właśnie z Miodosytni w przekładzie Magdaleny Wargi. Choćbyś mi poskąpić chciała kropli wina gronowego, choćbyś dla mnie nic nie miała prócz pucharu szczerbionego, ja bez skargi wszystko zniosę. Ale w tobie żal nie zniknie, gdy ze świata się wyniosę, wspomnij mnie, ma miodosytnia. I to, proszę Państwa, tyle, jeśli chodzi o merytoryczną część mojej wypowiedzi. Postaram się teraz odpowiedzieć na pytania Państwa, które pojawiły się w trakcie spotkania. A których na swoim ekranie nie widzę, aha, ponieważ pytania się nie pojawiły, no to wobec tego w tym momencie myślę, że możemy przejść do zadania pytania konkursowego. Pytanie owo brzmi, proszę podać tytuły dwóch dramatów staroindyjskich, które wystawiono na scenach polskich teatrów. Powtórzę pytanie jeszcze raz. Proszę podać tytuły dwóch dramatów staroindyjskich, które wystawiono na scenach polskich teatrów. Organizatorzy spotkania czekają na dwie pierwsze poprawne odpowiedzi wysłane na adres mailowy biblioteki, który podany zostanie w komentarzu pod szkoleniem. I jeśli nadal nie ma pytań, bardzo, bardzo mi przykro wobec tego, że nie mogę niczego więcej Państwu już dzisiaj opowiedzieć. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na kolejne wydarzenia w ramach projektu Zorientowani, które mogą Państwo śledzić na stronie Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki, a także na facebookowych profilach biblioteki i pani dr Olgi Barbasiewicz, kierownika projektu
organizatorki i pomysłodawczyni tego przedsięwzięcia. Spotkanie, dodam jeszcze, odbyło się dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.